Gitarzyści we Wrocławiu biją rekord Guinnessa, ale także tancerze już właśnie przygotowują się do bicia rekordu Guinnessa w baciacie, czyli w latynoamerykańskim tańcu pochodzącym z Dominikany. W czerwcu na parkiet wyjdzie 400 par, a dziś baciaty uczyło się pierwszych 40. Tanecznym zmaganiom przy hali stulecia przyglądała się nasza reporterka Klaudia Nawrocka. Wrocław po raz kolejny pobije rekord Guinnessa. Tym razem 11 czerwca ponad 400 osób na stadionie Wrocław zatańczy taniec baciatę. Ale więcej na ten temat opowiedzą organizatorzy Jarosław Nakraszewicz oraz Robert Baran. Witam panów bardzo serdecznie. Zacznijmy od tego, w zeszłym roku w Grecji 370 osób zatańczyło baciatę. Tym razem Wrocław chce pobić ten rekord, zgadza się? Tak, i mamy jeszcze lepszą informację. Nie 400 osób, ale 400 par. W zeszłym roku w Grecji 370 par. W tym roku 400 par, czyli 800 osób. Wszyscy na stadionie Wrocław, w epickiej scenografii, także zapraszamy wszystkich. No i właśnie oprócz tego, że będzie bicie rekordu Guinnessa, to także szczytny cel, szczytna inicjatywa dla Fundacji Mam Marzenie. Tak, stwierdziliśmy, że zorganizowanie turnieju Street Meet, Wytańczyć Marzenia, spełnimy marzenia podopiecznych fundacji, gdzie zbieramy darowizny na to, żeby spełnić marzenia właśnie tych podopiecznych, a cały dochód z imprezy zostanie przekazany na konto fundacji. Właśnie, to bardzo ważne, że oprócz tego, że Wrocław będzie bił rekord Guinnessa w tańcu baciata, to także całe fundusze zostaną przekazane na konto fundacji Mam Marzenie. A teraz podejdźmy do trenerów i zapytajmy ich, czym właściwie jest baciata, bo mam wrażenie, że niektórym z Państwa niewiele to wciąż może mówić. Witam Was bardzo serdecznie. Powiedzcie proszę, właśnie jakim tańcem jest baciata? To stosunkowo młody taniec, zgadza się? Tak, jeżeli chodzi o Polskę, jest to dosyć stosunkowy, tak mniej więcej 5-6 lat intensywnie naucza się tutaj w Polsce baciaty. Jest to taniec pochodzący z Dominikany. Jest to taniec, który tak naprawdę wytworzył się na ulicy na Dominikanie i zaczął przechodzić właśnie do Europy, gdzie tutaj właśnie, jak widać, coraz częściej ludzie chcą się tego uczyć. Jest bardzo romantyczny wręcz, prawda? Tak, jest tańcem romantycznym, to fakt. Jest salsa kubańska, która jest tańcem mocnym, energetycznym, a baciata właśnie jest taka bardziej romantyczna, spokojna. Każdy może tańczyć baciatę? Każdy. Od dziecka po osoby starsze jak najbardziej polecamy. I jest to świetny, cudowny taniec i każdy może to. Jak długo czasu potrzeba, żeby takiego tańca się nauczyć? Choćby podstawowych kroków? Myślę, że kilka miesięcy już spokojnie wystarczy na to, żeby można pójść sobie na imprezy salsowe właśnie i potańczyć sobie baciatę. Kilka miesięcy spokojnie można już dobrze się bawić tym tańcem. Kilka miesięcy i każdy z Państwa baciatę będzie potrafił tańczyć. Ale czy faktycznie tak jest? Teraz zapytamy samych tancerzy. Klaudia i Michał dziś przyszli tutaj na wrocławską pergolę, żeby wspólnie taniec zatańczyć. Klaudia, ty już tańczysz od ponad roku. No i właśnie, jak oceniasz? Trudna jest baciata do nauczenia, do zatańczenia? To zależy od osoby, bo tak naprawdę jeżeli ma się jakiekolwiek wyczucie w tańcu, to jak najbardziej baciata jest dla takich osób. Uważam, że baciata nie jest trudna, bo to jest zwykły krok podstawowy, 4 i po prostu potem są figury. Michał, ty tańczysz od 2 lat i bardzo dobrze ci idzie. A dziękuję. Natomiast jeżeli mogę coś dodać, to tego co powiedziała Klaudia, baciata jest idealnym tańcem na rozpoczęcie nauki tańca. Prostota, elegancja i elementy sensualowe. Także pięknie wyglądają. Dla każdego, który chce zacząć przygodę z tańcem, jest to idealny taniec na początek. I później możemy zabłysnąć na imprezie. Dokładnie, tak jak dzisiaj. Właśnie, tak jak dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Ja tymczasem Państwu przypomnę, 11 czerwca na stadionie Wrocław bicie rekordu Guinnessa. 400 par wspólnie zatańczy taniec baciata. Ale oprócz tego, że wrocławianie będą bili rekord Guinnessa, to także całe fundusze zebrane podczas imprezy zostaną przekazane na konto Fundacji Mam Marzenie. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu. Informacje Echo24 polecamy także nasz portal internetowy echo24.tv. Tam codzienna porcja aktualności z całego regionu Dolnego Śląska. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia.